Sander w milczeniu wysłuchał relacji, a potem zamyślił się. Można zrobić dwie rzeczy, Hamiszu. Pierwsza to, że wrócisz do Lotub i zapomnisz o całej sprawie. Druga, pojedziesz ze mną do komendy głównej policji i zobaczymy, czy zdołam doprowadzić sprawę do końca. Blair dobierze mi się do skóry. Blaira nie będzie przez tydzień. Nadinspektor Davitt przejmie sprawę. Lepiej zostań na noc, a rano pojedziemy razem. Anderson ryknął, że Hamish postradał zmysły. Hamish przetrwał gniew Jimmy'ego, zastanawiając się, co w kościele pomyślą sobie o jego nieobecności. Sanders zauważył, że tak naprawdę nigdy nie dotarli do źródła dostaw narkotyków, a jeśli Hamish może zaprowadzić ich w to miejsce, byłby to nie lada wyczyn. W końcu Jimmy Anderson mruknął, że musi zameldować o całej sprawie nadinspektorowi Davitowi. Hamish przetrwał kolejne wyczerpujące spotkanie, po czym zgodnie z poleceniem udał się do kościoła. Musi dalej grać rolę członka kościoła wschodzącego słońca, dopóki się z nim nie skontaktują. Do tego czasu nie wolno mu pokazywać się w komendzie głównej policji. Do diabła, gdzie się podziewałeś? Krzyknął Barry, kiedy Hamish pojawił się w kościele. Wyglądał na nieogolonego i wynędzniałego. Rozmawiałem przez większą część nocy z tym człowiekiem. Był bardzo pomocny. Potrącę ci z pensji za ten czas, uciął Barry. Zabieraj się do pracy. Jeszcze kilka dni bumelki i jesteś uskończony. Zmęczony Hamish cieszył się, że praca oderwie go od roztrząsania zaistniałej sytuacji. Był umówiony z Bobem i Angusem. Musiał wymyślić, w jaki sposób przeprowadzić całą akcję. Co go opętało, że nie tylko potwornie nakłamał, ale też zapowiedział, że zjawi się z 50 tysiącami funtów. Pracował do czasu rozpoczęcia wieczornego nabożeństwa. Odłożył puszki z farbami, namoczył pędzle, a potem wsiadł do starego samochodu Sina i pojechał do Lochtube. Wziął gorącą kąpiel, przebrał się i poczuł się znacznie lepiej. Nie tylko nie zwolniono go, dostał zezwolenie na prowadzenie dochodzenia, ale poza godzinami pracy. Rozległo się pukanie do drzwi. I to przyszła Angela, żona doktora. Twoje owce mają się dobrze, a kury są nakarmione i zamknięte na noc. Dziękuję. Hamish ukłonił się nisko. Wejdź, proszę. Nie mogę, spieszę się. Wyglądasz okropnie. Byłeś w mieście? Tak, można tak powiedzieć. Uśmiechnął się na pożegnanie. Zamknął posterunek i pojechał do Strainbane. Noc była rześka. Jechał spokojnie, patrząc na ogromne gwiazdy jaśniejące nad głową, dopóki nie zobaczył na niebie pomarańczowej plamy. To oznaczało, że zbliża się do Strainbane. Zaparkował przed kościołem i poszedł na tyły. W kuchni paliły się światła. Zatrzymał się, cichutko podszedł do wejścia i przyłożył ucho do drzwi. Głos Barry'ego brzmiał głośno i wyraźnie. Betty Jones nie zapłaciła. Zalega z płatnościami. No w takim razie zabierz jej książeczkę czekową emeryta. Usłyszał głos żony. Nie da się. Zagroziłeś się gniewem bogaczysz, nie? Zatrwiła pani Owen. Nie odniosło to żadnego skutku. Mówi, że nie może zapłacić. Potrzebujemy jakiegoś mięśniaka. Zaufałam ci, a ty zatrudniłeś tego półgłówka. Chciałam, żeby kościół został odmalowany. Bronił się Barry. Jeśli zatrudni mięśniaka, będzie musiał mu zapłacić. Hamish odsunął się cicho do drzwi. A więc Owenowie prowadzili nielegalny biznes, wykorzystując kościół jako przykrywkę. Pożyczali pieniądze na wysoki procent, a jeśli dłużnicy nie spłacali, to zabierali im książeczki emeryta albo książeczki wypłat zasiłków. Początkowo chciał pojechać do komendy głównej policji, żeby zgłosić, co usłyszał. Ale zaniechał tego pomysłu, bo przecież ustali, że wraca do swojej pracy w kościele i czeka, dopóki nie skontaktują się z nim. Poszedł z powrotem do samochodu, zwolnił hamulec i nie zapalając silnika zjechał kawałek ze wzgórza. Potem zapalił go, zawrócił i podjechał pod kościół, zwiększając obroty silnika, zanim się ostatecznie zatrzymał. Wysiadł, głośno trzaskając drzwiami. Podszedł do kuchennych drzwi, pogwizdując i otworzył je. Owenowie siedzieli nad kubkami z kawą. Pani Owen miała przy nogach ogromną torbę. Gdy wszedł Hamish, szybko ją zapięła. Bez wątpienia upchnęła tam książeczki, pomyślał Hamish. Wejdź, niech pan będzie z tobą, zapraszał obłudnie Barry. Właśnie wychodzimy. Dopóki nie wyszli, Hamish próbował utrzymać tępy wzrok i bezmyślny uśmiech w odpowiedzi na paskudne spojrzenie pani Owen. W końcu ich dopadł. Jak okropni są ci ludzie. Teraz musiał cierpliwie czekać, aż komenda główna się z nim skontaktuje. Całą środę pracował pilnie, zastanawiając się, czy władze zdecydują się kontynuować dochodzenie. Dzień był wietrzny. Hamish zostawił drzwi do kościoła otwarte na oścież, żeby farba szybciej schła. Jedna ściana była już prawie gotowa, brakowało tylko niewielkiego fragmentu przy samej podłodze. Pochylony Hamish poczuł, że ktoś go obserwuje. Wyprostował się powoli i odwrócił. Stała tam kobieta, mniej więcej w jego wieku, 30-kilkuletnia. Miała gęste czarne włosy związane na karku czarną wstążką. Była ubrana w szyty na miarę kostium, na nogach płaskie buty.
Miała owalną twarz, duże brązowe oczy i wydatne usta. – Co mogę dla pani zrobić? – spytał Hamisz. Kobieta rozejrzała się. – Możemy stąd wyjść na chwilę? Chciałabym porozmawiać na osobności. Hamisz spojrzał na zegar. – Jest pora lunchu. W takim razie możemy coś razem zjeść. Odeszli spory kawałek od kościoła, zanim się zatrzymali przed małym samochodem. – Proszę wsiąść – powiedziała. – Pojedziemy do centrum miasta. Przejechali kilka ulic w milczeniu. Domyślam się, że zorientował się pan, że jestem tu z instrukcjami dla pana. A czy jest pani czyjąś sekretarką? Jestem detektyw Chatter. Przepraszam panią. To była seksistowska uwaga, jeśli tak można powiedzieć. To, powiedział Hamish, rozkładając ręce, jest seksistowski kraj. Chyba nie pochodzi pani ze Strainbay. Dorastałam w Glasgow. Niech pan przez chwilę nic nie mówi, dopóki nie rozgryzę tego cholernego ruchu jednokierunkowego. W końcu zaparkowała na prywatnym parkingu przy hotelu Grand. Każdy hotel nazywany Grand kojarzył się z wiktoriańską lub edwardiańską elegancją, ale ten niestety był typowy dla Strainbane. Kwadratowy, nowoczesny budynek wykończony jak szykowne dziwadło, plastikowy, wulgarny i pretensjonalny. Jadalnia świeciła pustkami. Poprosili o stolik w zacisznym kącie. Zamówili, przebierając menu pełnym zachęcających opisów chrupkiego tego, świeżego tamtego i skwierczącego czegoś tam jeszcze. Hamisz zdecydował się na rybę z frytkami. Świeżego łupacza prosto z morza w złocistym, chrupiącym cieście podawanego z frytkami. Detektyw Chatter zamówiła stek z gotowanymi ziemniakami. Wspaniały kawałek angusa z posypanymi mączką gotowymi ziemniaczkami, spęgnięte świeżym szkockim masłem. Przez chwilę przyglądała się Hamiszowi, taksując go w milczeniu. Wygląda pan trochę lepiej niż się spodziewałam. A czego się pani spodziewała? Sądzę, że nie jest pan tak głupi, na jakiego wygląda. Hamisz uniósł brwi. Ścisnęła stół drobnymi dłońmi, sporządnym manikurem i z niewypolerowanymi paznokciami. Oto, co mi przekazano. Przypuszcza pan, że jest coś podejrzanego w śmierci Ćpuna, chociaż wydaje się, że to oczywiste przedawkowanie. Wziął pan urlop, by podjąć pracę w jakimś dziwnym kościele. Potem odwiedził dwóch byłych współblokatorów nieżyjącego chłopaka i wystąpił pan jako baron narkotykowy, żeby kupić heroinę za 50 tysięcy funtów. A oni zamiast gniąć pana nożem, podejmują grę. Sprawdziliśmy, nie mają żadnej przeszłości kryminalnej. Jej wzrok padł na ubranie Hamisza. Stary sweter, postrzępiona koszula i ubrudzone farbą spodnie. Obstawiam, że zabawili się z panem. Na Boga, jak to możliwe, żeby ktoś mógł wziąć pana za barona narkotykowego? Hamisz oparł się o krzesło, na twarzy pojawiła się szydząca, arogancka bezczelność, wzrok stał się kamienny. A dlaczego nie? Wycedził. Jeśli tak pan wyglądał, mogli się na to nabrać, ale wątpię w to. W każdym razie ściągnęli mnie z Glasgow, żebyśmy odegrali tę komedię do końca. Ma pani pieniądze? Spytał Hamisz. Nie, nie mam pieniędzy, zwariował pan. Oboje pójdziemy do Lakiego na spotkanie, a tam postaramy się dowiedzieć nie tego, czy Laki handluje narkotykami, ale skąd pochodzą dostawy. Zachodnie wybrzeże Szkocji jest takim labiryntem jezior i zatok, że to miejsce może być wszędzie. A niby kim ma pani być? Westchnęła lekko. Mam być pańską żoną. Już nawet przydzielili nam dom. I kim jesteśmy? Podam panu ważne nazwiska osób z jednej z głównych grup narkotykowych w Glasgow i poinstruuję, co i jak należy mówić. Nazywa się pan Hamish George. Takiego właśnie nazwiska używał pan w kościele. Skąd pani o tym wie? Mamy swoje sposoby, Watsonie. W końcu będę musiał poznać pani imię. Nie mogę zwracać się do ciebie cały czas per pani. Mam na imię Olivia. Hamish uśmiechnął się. Ładne imię. Nie myśl sobie za dużo posterunkowy i pamiętaj, że przez cały czas jestem twoją przełożoną. Tak, proszę pani, zgodził się potulnie Hamisz. Teraz możesz zacząć zwracać się do mnie po imieniu. Będziesz przyzwyczajał się do roli. O, jest nasze jedzenie. Hamisz dłubał z dezaprobatą w talerzu z rybą i frytkami, natomiast Oliwia walczyła z twardym stekiem. Niech mi pani powie, zagadnął, to znaczy, Oliwio, zamierzasz być tak ubrana? Nie, powinna wyglądać adekwatnie do sytuacji. A jak z tobą? Mam porządny garnitur. Powiedział Hamisz dumnie o garniturze, który kupił przy Savile Row w jednym z tanich sklepów. Pożyczymy ci kilka akcesoriów, złoty Rolex i kilka innych rzeczy. Dziś wieczorem pojadę do domu i przywiozę garnitur. Ostatni raz zbliżasz się do swego posterunku, do czasu, aż będziesz po wszystkim. Co powiesz tym z kościoła? Nie muszę im nic mówić, uśmiechnął się Hamisz. Opowiedział jej o lichwiarskiej działalności Owenów. W porządku, zamkniemy ich dzisiaj, zatrzymamy na jakiś czas. Żadnego zwolnienia za kaucją. Wyjęła notę, zanotowała coś i wyrwała notatkę. To nasz adres. Bądź tam dzisiaj wieczorem o 7.
Pojadę zameldować w komendzie głównej o kościele. Wróć tam i spakuj swoje rzeczy. Jeśli będą w pobliżu, zrób awanturę i wyjdź. Napijesz się kawy? Spytał Hamish. Nie, będę się zbierać. Do zobaczenia później. Olivia żwawo wyszła z restauracji. Wtedy właśnie zdał sobie sprawę, że nie ma przy sobie wystarczającej sumy, żeby zapłacić za rachunek. Książeczkę czekową i kartę kredytową zostawił w Lothiup. Nie chciał zabierać jej do kościoła na wypadek, gdyby Owenowie przeszukiwali jego rzeczy. Oprócz niego w jadalni było tylko kilkoro gości. Znudzona kelnerka stała i wyglądała przez okno. – Hej, ty! – zawołał niegrzecznie Hamish. – Może podasz kawę? Rzuciła mu oburzone spojrzenie i wyszła do kuchni. Hamish ześliznął się z krzesła i niemal wybiegł z restauracji, a potem z hotelu tak szybko, jak tylko potrafił, nie wzbudzając przy tym podejrzeń. Nie mógł sobie pozwolić na taksówkę, więc poszedł pieszo do kościoła. Z ulgą spostrzegł, że po Owenach nie było śladu. Spakował kilka swoich rzeczy, wrzucił do samochodu i odjechał. Zatrzymał się u Sina, żeby wymienić samochód na policyjnego Land Rovera. Chciał przekonać staruszka, żeby zwrócił mu pieniądze, ponieważ nie używał auta przez cały tydzień. Daj spokój, powiedział Sin. To cenny samochód, a 25 funtów to cholernie niska cena za tygodniowe wypożyczenie. Powinienem policzyć więcej. Przez chwilę w głowie Hamisha zagościła myśl, że może powinien był przyjąć pieniądze od rodziców Tomiego. Ruszył z powrotem na posterunek policji. W lodzie było słonecznie i rzeźko. Wiatr smagał jezioro, tworząc na nim fale. Pranie na sznurkach trzepotało radośnie niczym flagi witające go w rodzinnych stronach. Miał wrażenie, że nie było go przez lata, a nie tylko kilka godzin. Poczuł lekki niepokój. Jego sytuacja jest bardzo skomplikowana, a gra idzie o wysoką stawkę. Co zrobi, jeśli się nie uda? A co, jeśli poproszą go o pieniądze? Nie potrafił wyobrazić sobie, że z komendy głównej policji w Strainbane dostanie w prezencie 50 tysięcy funtów. Wszedł do domu. Miał ochotę zwierzyć się komuś, podzielić się swoim ciężarem. Gdyby nawet Priscilla niespodziewanie wróciła z Londynu, i tak nie mógłby jej nic powiedzieć. Wziął się za pakowanie swojego jedynego porządnego garnituru i przyzwoitych koszul. Nie zapomniał również o paru książkach. Może się zdarzyć tak, że będzie musiał długo czekać. Rozmyślał o Oliwii. Czy ma męża? Chyba jest twarda i kompetentna, skoro doszła do rangi detektywa. Posterunek policji był tak wygodny, tak przyjazny, tak bezpieczny. Kusząca była myśl, żeby zasymulować jakąś chorobę i wywinąć się od pracy. Dokończył pakowanie i zaniósł walizkę do policyjnego Land Rovera. Zawiezie ją do komendy głównej, zostawi tam i przejdzie się pod nowy adres. Pojechał do doktora i poinformował Angelę, że ma zamiar odwiedzić swoich rodziców w Rogard i zamierza zatrzymać się u nich na trochę. Angela kazała mu czekać, aż wyjmie ciasto z pieca, aż ono ostygnie, a potem dopiero je zapakuje. To cytrynowy biszkopt, powiedziała. Prezent dla twojej mamy. Daj mi znać, czy jej smakowało. Z dużym poczuciem winy wziął ciasto i pożegnał się. Gdy pojawił się pod swoim nowym domem, drzwi otworzyła mu Oliwia. Zamieszkali w szeregowcu, umeblowanym okropnie. Sztuczny kominek, aksamitna kanapa z dwoma fotelami, krzykliwe tapety, szklane stoliki do kawy, ogromny telewizor i brzydkie obrazy olejne przedstawiające wzgórza i wąwozy. Kto tu mieszkał? Spytał Hamish, odstawiając walizkę. Pudełko z ciastem położył na stoliku do kawy. Pewien przyjaciel nadinspektora Petera Daviota. O, przywiozłeś ciasto. Tak, moja przyjaciółka sądziła, że jadę odwiedzić matkę i dała mi dla niej w prezencie. Może spróbujemy, czy się udało. Zrobię herbatę. Twoja sypialnia to na korytarzu, drugie drzwi po prawej. Tam zostaw rzeczy. Na sobie miała koszulę związaną w pasie i dżinsy. Powinni przydzielić do tej pracy mężczyznę, pomyślał Hamish. Nieważne, jak wyzwoloną kobietą czuła się Olivia. Niewiasty wzbudzały w nim opiekuńcze uczucia. Nie potrafił się tego wyzbyć. Odniósł swoje rzeczy i wrócił do salonu. Na stole stały dwa kubki herbaty i talerz z ciastem. Biszkop twojej przyjaciółki opadł na spodzie, oświadczyła Olivia. No cóż, to cała Angela, uśmiechnął się Hamish. Złote serce i najgorsze wypieki w szkockich górach. Myślę, że zjemy górną warstwę, a resztę zostawimy. Smakowało im tak, jak wyglądało, czyli marnie. Angela dodała tak dużo cytryny i tak mało cukru, że biszkop naprawdę był kwaśny. Nie zajmujmy się tym, Olivia spoważniała. Przejdźmy do sedna. Jesteś szefem grupy Jimmy'ego White'a w Glasgow. Chcesz robić interesy w szkockich górach. A co myślą o tym ludzie ze szkockich gór? Tego się dowiemy. Według detektywa Sandersa, który wkrótce do nas dołączy, to są małe grupki, które pomału, ale ciągle się powiększają. W jakiś sposób ściągają narkotyki do kraju i trudno ich wykryć. Naszym zadaniem jest dowiedzieć się, w które miejsce na wybrzeżu trafiają dostawy.
Niedawno Wydział Kryminalny Policji w Glasgow przechwycił dwa ładunki. Jest więc wielce prawdopodobne, że ktoś z Glasgow zjawi się tu, żeby odebrać narkotyki. 50 tysięcy funtów nie powali ich na kolana. Jeszcze nie są aż tak wielką grupą. Rozległ się dzwonek do drzwi. To pewnie Sanders. Poszła otworzyć. Do środka rzeczywiście wszedł detektyw Sanders. Przypominał postać z obrazka na opakowaniu płatków śniadaniowych. Siadaj, Sanders, zarządziła Olivia. Herbaty? Tak, z mlekiem i dwiema łyżeczkami cukru, proszę. Obsłuż się sam. Szorstko dała do zrozumienia, że nalewanie herbaty nie jest zajęciem dla funkcjonariusza policji wyższego rangą. Nawet wtedy, gdy ów funkcjonariusz jest kobietą. Przekaż Hamishowi wszystkie wiadomości o sytuacji w Strainbane, poleciła. Zwracam się do niego po imieniu, ponieważ w tym zadaniu jesteśmy małżeństwem. Wygląda to tak, zaczął Sanders. Robimy naloty na domy i aresztujemy dealerów. Dealerzy to zazwyczaj małe płotki, zwykle sami biorą narkotyki. Czasem przez nich dostajemy się do pośredników, ale nigdy do kogoś na górze. U Lakiego zostało przeszukane wiele razy. Złapaliśmy kilka młodych osób z tabletkami ekstazy i to wszystko. A co u Lakiego? Kto jest jego właścicielem? John Akim, jest z Glasgow. Otworzył dyskotekę rok temu, relacjonował Sanders. Może ma jakąś przeszłość kryminalną? Dawno temu, napad z rozbojem. Odsiedział wyrok w więzieniu Berlin. To było jakieś 10 lat temu. Od tego czasu nic. Jakim jest typem człowieka? Spytał Hamish. W średnim wieku, lubi światowe życie, szybkie samochody, krzykliwe ubrania. Jego dyskoteka jest bardzo popularna. Młodzi ludzie zjeżdżają się do niej z całych szkockich gór, chociaż tak naprawdę nie czeka ich tu nic ciekawego. Jeśli Lucky jest tą ważną osobą, to właśnie z Lucky spotkasz się jutro wieczorem. Ale może to być ktoś inny, o kim jeszcze nic nie wiemy. Co zrobimy, jeśli Lucky zainteresuje się Jimmy White'em? Spytał Hamish trochę poddenerwowany. Co jeśli Jimmy White powie, że nigdy o mnie nie słyszał? Poradzimy sobie z tym w odpowiednim czasie, oświadczyła Olivia. Zostaniesz wyposażony w urządzenie z przyciskiem alarmu. Po prostu wciśniesz go i na miejscu natychmiast zjawi się mnóstwo policji. To znaczy, że będą stali w pogotowie na pobliskich ulicach? Tak, potwierdził Sanders. Nie podoba mi się to, podsumował Hamish. Dlaczego? Krzyknęła Olivia. Jeśli handlują twardymi narkotykami, będą wyczuleni na każdą oznakę obecności policji. Nasi ludzie będą w cywilnych ubraniach, żachnęła się Olivia. Potrafię wyczuć gliniarza ze Strebie na kilometr, zaznaczył Hamish. I jestem pewien, że oni również to potrafią. Zniecierpliwiona Olivia spojrzała na niego gniewnie. W takim razie co proponujesz? Proponuję, żeby zaryzykować. Komenda główna nie jest tak daleko od Lakiego. Czemu właśnie tam nie mogą zaczekać? No, zobaczę, co uda mi się zrobić, odrzekła Olivia nerwowo, rozmyślając o entuzjazmie nad inspektora Daviota i o mapkach, które rozwiesił już na ścianach biura, o zabawie, którą miał osobiście, instruując oddziały. Tu czekasz, nie rzucając się w oczy. Wyszła do swojej sypialni. Po chwili usłyszeli jej głos. Rozmawiała przez komórkę. Wspaniałe ciasto! Zadowolony Sanders zajadał kolejny kawałek. Jedz ile chcesz, zachęcał Hamish, myśląc, że ten człowiek musi mieć żołądek ze stali. Niezła laska, stwierdził Sanders. Olivia, sprawia, że czuję się nieswojo, przyznał się Hamish. I powinni przydzielić do tego zadania mężczyznę. Ona nie jest tu z powodu parytetu, zauważył Sanders. Ma reputację mądrej i twardej. Wyszła za mąż. Nie, ale nie rób sobie nadziei. Kiedyś w Glasgow pewien detektyw uderzał do niej, a ona wylała mu gorącą kawę tam, gdzie boli najbardziej. Ja jej nie zagrażam, odparł Hamish. Powiem ci, już od dawna żadna kobieta mi się nie podoba. Poczekaj, zobaczysz te wszystkie nimfetki u Lakiego. Na dzieci też nie lecę. Hamishu Macbecie, sądzę, że jesteś purytaninem. Jak to jest purytaninem? Spytała Olivia, wchodząc do pokoju. Nie podobają mu się dziewczyny. Jesteś gejem? Spytała wprost Olivia. Nie, nie jestem, uśmiechnął się Hamish. Jestem po prostu odrobinę rozczarowany kobietami. I co mówią w komendzie głównej? Przemyślą to. Wiesz, jaki jest problem? Po prostu zbyt wiele programów policyjnych jest w telewizji, a dla Strainbane w tym momencie to sprawa honoru. Zarzekają się, że nikt nie zdoła ich rozpoznać. A tak, zauważył cynicznie Hamish. Założę się, że na ulicach postawią zamiataczy w przybrudzonych ubraniach, kiedy prawdziwi zamiatacze już dawno się zwinęli. Będą też samochody z lodami, które nie sprzedają lodów. No i myjące okna w ciemności. I na dokładkę flirtująca para. Przyjrzą się temu, ucięła krótko Olivia. Brniemy w to, ponieważ ty nas w to wpakowałeś. Mam nadzieję, że nie zamierzasz wykazywać się brakiem entuzjazmu. On ma rację, proszę pani, ostrzegał niepewnie Sanders. Tak jak powiedziałam, przyjrzą się temu. Cóż,
ciągnął Sanders. Tak naprawdę szukamy dużej dostawy heroiny. Chodzą o niej słuchy. Potwór, oświadczył nagle Hamish. Potwór z Lothrim. O czym ty mówisz? Zdziwiona Olivia nie nadążała. Opowiedział im o Ailsie, która sądziła, że zobaczyła potwora. To nie był potwór, to mogło być światło z łodzi, powiedział. Albo mogli zmontować coś, żeby odstraszyć mieszkańców, by trzymali się z daleka. Olivia zmarszczyła brwi, potem zaproponowała. Nie mamy dzisiaj nic do roboty na wieczór. Równie dobrze, możemy przejechać się tam i rozejrzeć. Jestem na służbie, proszę pani, zakomunikował Sanders. Mam jechać z wami? Nie, to nie będzie konieczne. Sami zrobimy mały rekonesans. Jak tylko Sanders wyszedł, zabierając resztki ciasta, Olivia usmażyła omlety. Gdy Hamish pozmywał naczynia, zaproponowała. Powinniśmy włożyć jakieś ciemne ubrania. Znasz mieszkańców wioski, prawda? Tak, Dream należy do terenu mojego patrolu. I jak wytłumaczysz moją obecność? Jesteś fanatyczką potworów. Jest ich sporo w okolicy. Wyruszyli godzinę później. Olivia prowadziła auto. Wiesz, zagadnęła, nigdy jeszcze nie byłam tak daleko na północy Szkocji. Żadnych wakacji w szkockich górach. Wiesz, jak to jest. Dzisiaj wszyscy wyjeżdżają za granicę. Po co spędzać wakacje w szkockich górach, gdzie przemaka się do suchej nitki, kiedy można wygrzać się w słońcu Hiszpanii? To dobre dla cery, zauważył Hamish. Pomyśl tylko o szkodach, jakie słońce wyrządza cerze. I pomyśl tylko o szkodach, jakie zimna, mokra pogoda wyrządza nastrojowi. Tak, tu się nie mylisz. Powiedz mi, Hamishu, wydajesz się być inteligentnym, niekonwencjonalnym funkcjonariuszem, a jednak wciąż jesteś tylko posterunkowym. Dlaczego tak jest? Jestem trochę traktowany jak czarna owca. Poza tym widziałaś już trochę Strainbane. Chciałabyś tam pracować? Nie bardzo różni się od Glasgow. Nie jesteś ambitny? Wcale. To bardzo dziwne. W pewnym sensie masz rację, ale mam tu szczęśliwe życie. Kocham Lodziu. Co jest takiego wyjątkowego w tym miejscu? Spokojne, ludzie są przyjaźni. Mam swój kawałek gospodarstwa na tyłach posterunku policji. Gdziekolwiek nie spojrzysz, jest pięknie. Jeśli przeprowadzę się do Strainbane, zestarzeję się szybko. Nie mam do czynienia z poważnymi przestępstwami. No, może nie za często. Dziwne włamania, kłótnie o miedzę, dokumentacja do robaczenia owiec i tym podobne sprawy. Nie nudzisz się? Prawie nigdy. Nie jesteś żonaty? Nie, powiedział bezbarwnie Hamish. Którędy teraz? Drogowskaz na Dream jest już blisko. Skręć w lewo w następnym skrzyżowaniu. Jechali jednopasmową, wijącą się drogą prowadzącą do Dream. Olivia ledwo dostrzegła blask jeziora. Wiatr ucichł, wokół było bardzo spokojnie. W oknach kilku domów migotały światła. Piętrzące się po obu stronach jeziora Dream góry wywoływały u Olivii wrażenie, że toną w kompletnej ciemności. Zatrzymaj samochód przed tymi sklepami, zaproponował Hamish. Wysiądziemy i dalej pójdziemy pieszo. Nie bardzo mi się podoba atmosfera tego miejsca, szepnęła Olivia z drżeniem. Przynajmniej nikt nas tu nie zobaczy. I tak już nas widzieli, uśmiechnął się Hamish. Każdy w wiosce uchyli rąbek zasłony. Dlaczego więc nikt nie wyjdzie i nie zapyta, co tu robimy? To nie w ich stylu. Oni wolą spekulować. O wiele więcej zabawy. Ścieżka zaczyna się tutaj. Włączmy latarki. Kiedy podejdziemy do jeziora, wyłączymy je. Góry zaraz tu się kończą i będzie padać wystarczająco dużo światła z nieba. Proponuję, żebyśmy już nic nie mówili. Dźwięk niesie się daleko. Wyciągnął czarny wełniany kapelusz i naciągnął na głowę. To na wypadek, gdybyśmy spotkali kogoś. Moje włosy świecą jak latarnia morska. Po pewnym czasie usłyszeli słabiutkie odgłosy fal obijających brzeg jeziora. Wyłączyli latarki. Ale cisza, szepnęła Olivia. Na ziemię i ani słowa więcej, syknął nagle Hamish. Co? Wyczułem coś. Hamish wyrwał kępę wrzosów z boku ścieżki. Weź trochę ziemi i poczernij sobie twarz. Wysmarowali sobie twarze i czekali w milczeniu. Olivia zaczęła pomału się rozluźniać. Hamish jest miłym towarzyszem, ale to ekscentryk. Może nawet ma trochę nierówno pod sufitem. Właśnie chciała ściągnąć go na ziemię, żeby coś powiedzieć, gdy nagle oboje zobaczyli parę zielonych ślepi w ciemności. Nie ruszaj się, szepnął Hamish. Oczy zbliżały się. Tkwiły w małej głowie osadzonej na długiej szyi. W słabym świetle gwiazd dostrzegli zwoje wijącego się ciała. Czekali. Olivia czuła zimny pot na twarzy i na plecach. Stwór obrócił się i zniknął za zakrętem drogi do jeziora. Olivia próbowała wstać, ale Hamish chwycił ją za ramię i pociągnął w dół. Zaczekaj. Czekali, jak się wydawało, Olivii całą wieczność. W końcu Hamish wstał, pociągnął ją za sobą. Chodźmy, zobaczymy, kto nam płata takie figle.
Jesteśmy nieuzbrojeni i nie zabrałam ze sobą tego przyrządu z przyciskiem alarmowym na wypadek wpadki. Mamrotała Olivia. Nie znajdujemy się w odpowiednim położeniu, żeby konfrontować się z przemytnikami narkotyków. Mam przeczucie, że to nie są przemytnicy. Sprawdźmy to. Podeszli cicho na brzeg jeziora. Jezioro było teraz dużo głośniejsze. Hamish miał nadzieję, że zagłuszy odgłos ich kroków. Jaskinia. Musi tu być jakaś jaskinia. Wzrokiem przeszukał strome skały po obu stronach zatoczki jeziora. Tutaj, szepnął. Widzisz tamtą ciemną szczelinę? Założę się, że tam są. Musimy przedostać się na drugą stronę. I jak tam dotrzemy? Przepłyniemy. Umiesz pływać? Tak, ale trzymaj się blisko mnie. Prąd może być silny. Gdy Olivia wyszła za Hamishem do wody, miała wrażenie, że jest to najzimniejsze jezioro na świecie. Była dobrą pływaczką, ale okazało się, że sporą część sił musiała przeznaczyć na zmaganie się z prądem. Starali się wyjść na brzeg jak najciszej. Razem podeszli do wejścia do jaskini. Zostaw to, aż zleci z tego powietrze, usłyszeli czyjś głos. Chuck Kennedy, pomyślał Hamish, co za łajdak. Chodź, szepnął do Oliwii, to nie przemytnicy narkotyków. Wszedł do jaskini. W świetle lampy naftowej zobaczył Chucka Kennedy'ego i dwóch innych mężczyzn. Gumowa szyja potwora syczała, gdy schodziło z niej powietrze. Co to ma znaczyć, Chuck? Spytał surowo Hamish. A, to ty, wykrzywił się Chuck. Myślałem, że cię wystraszyłem. Do diabła. Co wy tu kombinujecie? Obroty w sklepie ostatnio znacznie spadły. Pomyślałem, że jeśli będę mieć potwora i rozpowiem o nim różne historie, ludzie się zjadą. Wiesz, jacy oni są w Dream. Odstraszają z turystów. Myślałem, że potwór przyciągnie ciekawskich. Ale powiedziałeś mi, żebym odwiózł Ailsę od myśli, że widziała potwora. Tak, ale nie chciałam, żebyś ty wziął to na serio, bo zaczniesz wtykać nos w nie swoje sprawy. Skąd wiedziałeś, że tu idziemy? Chuck podniósł swój telefon komórkowy. Tak się składa, że byliśmy tu dopinając sprawy na ostatni guzik. Ostatni jest tu dobrym słowem, podsumował Hamish. Pozbądź się tego cholerstwa i postaraj się przekonać mieszkańców wioski, żeby byli mili dla obcych. Jak się tu dostałeś? Po tej stronie góry jest ścieżka. Olivia odzyskała głos. Spisz go! Krzyknęła wściekła. O, nie sądzę, że to było konieczne, uspokajał. Chuck nie będzie już płatał takiej figli. Na zewnątrz, Macbeth! Warknęła Olivia. Wyszedł za nią. Nie możesz zwracać się do mnie, Macbeth, i wydawać rozkazu w obecności mieszkańców, skarcił ją. Domyślą się, że jesteś funkcjonariuszem wyższym rangą i plotki rozejdą się po szkockich górach lotem błyskawicy. To był tylko dowcip. A my mamy ważniejsze rzeczy do roboty, niż oskarżać Chucka Kennedy'ego. Sprawa narkotyków jest zbyt ważna, żeby to głupio spaprać. Po prostu wyciągnij mnie stąd, krzyknęła. Hamish wrócił do jaskini. Zaprowadź nas z powrotem, Chuck. Kim jest ta pani? Jacyś łowcy potworów spotykają się w Loch Ness. To jedna z nich. Jest na ciebie naprawdę wściekła. No, przepraszam, wymamrotał Chuck, ale to był wspaniały potwór. W milczeniu przeprowadzili ich przez górę kamienistą ścieżką, przerywaną miejscami skalnymi rumowiskami. Potem poszedł na brzeg jeziora, gdzie zostawili zaparkowany samochód Oliwii. Wejdźcie, wysuszcie się. Napijcie się kielicha? Zapraszał Chuck. Chętnie, zaczął Hamish, ale Olivia mrugnęła gniewnie. Wsiadaj do samochodu, jedziemy, natychmiast. Dobrze, potulnie zgodził się Hamish. Nie odzywaj się ani słowem, warknęła prowadząc w stronę Strayvane. Odezwę się pierwsza, kiedy wyschnę. Gdy zaparkowali przed domem, Hamish szedł za nią pokornie do drzwi wejściowych. Najpierw ja skorzystam z łazienki, zarządziła. Wszedł do salonu, włączył grzejnik elektryczny i stanął przed nim trzęsąc się z zimna. W końcu wyszła, ubrana w męski szlafrok z wielbłądziej wełny. Pod spodem widać było długą koszulę nocną, zapiętą wysoko pod szyją. Twoja kolej, mruknęła. Poszedł do łazienki, rozebrał się, wziął gorącą kąpiel, owinął się dużym ręcznikiem kąpielowym i poszedł do swojej sypialni. Tam włożył piżamę oraz szlafrok. Niechętnie wrócił do salonu. Siadaj, Macbecie, zażądała. Usiadł. A teraz prześledzimy tę farsę. Po pierwsze, chyba zapomniałeś, że jestem twoją przełożoną i wydawałeś mi rozkazy. Nie spisałeś również tych oszustów. Musiałem wziąć sprawy w swoje ręce. Starał się łagodnie tłumaczyć. Ponieważ nie znałaś terenu. Są sprawy w szkockich górach, które lepiej, żeby policjant rozwiązywał bez ciągania ludzi po sądach. Pomyśl o wydatkach publicznych postawienia Chucka przed sądem. Poza tym wtedy wyszłoby na jaw, kim jesteśmy i co nas tu sprowadza. Na to nie możemy sobie pozwolić. Czy w taki sposób utrzymujesz porządek na swoim terenie, Macbecie? Często był rugany przez funkcjonariuszy wyższych rangą, ale Olivia zaskoczyła go.
Zaczęła go irytować. Może było tak ze względu na chłód i nieprzystępność w jej zachowaniu. W pewnym sensie tak, proszę pani. Jeśli chłopiec rzuci piłką, wybije szybę w oknie, wtedy rodzice płacą za wstawienie nowej. Jeśli wyniknie kłótnia o miedzę i dwaj gospodarze grożą, że pójdą do sądu ziemskiego, próbują namówić ich, żeby usiedli, porozmawiali i osiągnęli kompromis. Jeśli kobieta ukradnie coś ze sklepu patela, rozmawiam z nią. Zazwyczaj nie zrobi tego po raz drugi. Jeśli to się powtórzy i nie jest biedna, ma problem psychiczny w postaci kleptomanii. Wtedy umawiam spotkanie z lekarzem, który kieruje ją do psychiatry. W ten sposób państwo sporo zaoszczędza, obywatele unikają bezsensownego wyroku. Plusem braku ambicji jest to, że nie potrzebuję belek na pagonie. Jutro wieczorem podobnie, kiedy będziemy u Lakiego, gdzie mam grać grubą rybę, a pani moją żonę, również ja będę dowodził. Siedziała i patrzyła na niego w milczeniu, a złość znikała w jej oczach. W końcu się odezwała. W zasadzie nie powinnam zachęcać cię, żebyś zachowywał się jak szeryf Dzikiego Zachodu. Ale mam wrażenie, że jakaś szalona logika rodem ze szkockich gór jest w tym, co mówisz. Dalej po kieliszku na dobry sen. Jutro wieczorem wszystko przedyskutujemy. Czego się napijesz? Hamisz podszedł do barku z rzędem butelek. Whisky słodowej. Glenfiddich będzie dobra? Tak. Coś dodać? Wody? Wody sodowej? Czystą. Również napiję się whisky. Hamisz nalał dwie hojne miarki, podał jedną i usiadł ponownie. Jak sądzisz? Zaczęła. Co wydarzy się jutro? Opatuliła nogi i wzięła szklaneczkę do ręki. Myślę, że Bobowi Angusowi dostanie się za to, że zaufali zupełnie obcej osobie. Mam nadzieję, że wciąż żyją. Cokolwiek się stanie, jeśli dojdą, że jestem oszustem, będą się chcieli ze mną zobaczyć, choćby po to, żeby mnie uciszyć na zawsze. Myślę, że jedynym sposobem wywinięcia się zapłaty 50 tysięcy funtów jest obietnica większej sumy za dostarczenie towaru najwyższej jakości. Musimy się z nimi zapoznać i jakoś zaprzyjaźnić. Głównym celem jest to, żeby się dowiedzieć, skąd pochodzą dostawy i gdzie się ich oczekuje. Poza tym uważam, że nie powinniśmy dalej tu mieszkać. Może przenieśmy się do Grandu. Dlaczego? Ten dom należy do jakiegoś przyjaciela nadinspektora Daviota. Po spotkaniu z nami sprawdzą nas. Lepiej będzie, jak zatrzymamy się w hotelu. Wzięła komórkę ze stolika obok. Załatwię to. Poczekaj chwilę. Hamid zaczerwienił się mocno z zakłopotania. Jest jeszcze coś. Uniosła brwi. Po wczorajszym lunchu okazało się, że nie miałem przy sobie pieniędzy, żeby zapłacić za rachunek. Uciekłem. Nie miałeś przy sobie żadnej karty? Zostawiłem swoje karty kredytowe w Lodziub, co nie jest pozbawione sensu, bo skoro nie będziemy używać własnych nazwisk, to nie możemy płacić naszymi kartami. Nie wiem dlaczego. Wszystko, co robisz, wydaje się być tak pogmatwane. Wyślę kogoś do hotelu, żeby zapłacił za nasz lunch. Może powinniśmy zatrzymać się w jakimś innym miejscu niż Grand. To podły hotel, ale jest największy w Strainbane i pasuje do wizerunku, który staramy się stworzyć. No dobrze. Możesz położyć się spać, a ja wszystko załatwię. Olivia nawet w bieliźnie nocnej starała się wyglądać jak szefowa. Hamisz poszedł do sypialni. Nie mógł zasnąć. Słyszał jej cichy głos jeszcze przez długi czas. Myślami wrócił do kościoła wschodzącego słońca. Dlaczego Tommy udał się do takiego miejsca? Wprawdzie Hamisz poznał go jedynie pobieżnie, ale odniósł wrażenie, że był ciekawą, inteligentną osobą. Owenowie pożyczali na wysoki procent. Czy uczestniczyli też w handlu narkotykami? A może sami brali narkotyki? Leżał bijąc się z myślami. Powinienem był omówić ten wątek z Oliwią. Wstał z łóżka i włożył szlafrok. Wszedł do salonu, panowała tam ciemność. Zapukał do drzwi sypialni Oliwii. Nie było odpowiedzi. Otworzył drzwi i wszedł do środka. W sączącym się przez okno świetle księżyca zobaczył śpiącą Oliwię. Delikatnie położył jej rękę na ramieniu i potrząsnął. Usiadła na łóżku i wydała stłumiony krzyk. To ja, Hamisz. To od diabła, co robisz w mojej sypialni, gliniarzu? Zapaliła lampkę przy łóżku. Ale się wkopałeś. Dobierać się do starszego oficera. Nie dobieram się do ciebie, jęknął Hamisz. Spojrzała na niego. Złość zniknęła z jej twarzy. Wyglądał zabawnie, stał bezradnie, a jego jasnorude włosy były zmierzwione, a na twarzy miał wyraz oburzenia. W takim razie dlaczego mnie obudziłeś? Nie mogłem spać. Myślałem o tych z kościoła, o Owenach. Opowiedział jej swoją teorię o Owenach. Być może zamieszany w handel narkotykami. Sprawdzę to, westchnęła znużona. Ale módl się, żeby niczego nie znaleźli. Dlaczego? Ponieważ jeśli Owenowie zaopatrywali swoich parafian w narkotyki, to ktoś z tego zgromadzenia może zjawić się u Lakiego i cię rozpoznać. W takim razie miejmy nadzieję, że się mylę, zgodził się Hamisz. Wracaj do łóżka, powiedziała. Załatwię to. Rano Hamisz obudził się w niewesołym nastroju.
Bał się nie tego, że zostanie zdemaskowany jako oszust i tym samym narazi się na niebezpieczeństwo. Obawiał się, że straci twarz przed Oliwią. Musiał przyznać, że jest atrakcyjną, nawet bardzo atrakcyjną kobietą. Irytowało go, że widziała w nim tylko podwładnego. Kiedy wszedł do kuchni, czytała gazetę. Przeniesiemy się do hotelu zaraz po śniadaniu, które mam nadzieję przyrządzisz. Uśmiechnęła się, gdy się pojawił. Na zewnątrz stoi nasz samochód. Myślę, że powinniśmy zacząć ćwiczyć nasze role. Bardzo dobrze, kochanie. I jak mnie nazwałeś? Przyzwyczajam się do roli twojego męża, odrzekł Hamisz. Nie musisz się wysilać, kiedy jesteśmy sami. Dotarła twoja walizka z ubraniami. Mam bardzo porządny garnitur, burknął rozdrażniony Hamisz. Prawdopodobnie zbyt atrakcyjny jak na tę rolę, którą masz odegrywać. Rzuć na to okiem. Najpierw śniadanie, jeśli nie masz nic przeciwko. Napiję się kawy, zjem dwa jajka w koszulce na toście. Jesteś bardzo atrakcyjna, ale jeszcze trochę i zacznę cię nie lubić, pomyślał Hamisz. Po śniadaniu posprzątał i wyjrzał przez okno. Przed domem stał lśniący złoty Mercedes zaparkowany przy samym wejściu. Skąd wytrzasnęli taki samochód? Spytał zdziwiony. Z Glasgow. Nie mam pojęcia, skąd go wzięli. Chodźmy się przebrać i zabieramy się stąd. Hamisz podniósł walizkę, poszedł z nią do swojej sypialni, rzucił na łóżko i otworzył. Był tam garnitur od Armaniego, markowe dżinsy, zamszowej skórzane marynarki, jedwabna bielizna, koszulę od sławnego projektanta z Jermyn Street i pudełko zawierające złote spinki do mankietów, złotego Rolexa i opływowe okulary. Nie zapomniano również o płaszczu z wielbłądziej wełny. Znalazł też portfel z kartami kredytowymi wystawionymi na Hamisza George'a, paszport i prawo jazdy. Takiemu posterunkowemu jak ja, pomyślał, nawet nie przyszłoby do głowy, że te wszystkie rzeczy można załatwić tak szybko. Żałował, że nie może włożyć swoich ubrań, ale kiedy w końcu wystroił się w biszkoptowy garnitur od Armaniego, koszulę, jedwabny krawat, złoty zegarek, złote spinki, zdał sobie sprawę, że to jest bardzo dobre posunięcie. Czuł się jak aktor przebrany do roli. Niosąc płaszcz przewieszony przez ramię, wszedł do salonu. Usiadł i cierpliwie czekał na Oliwię. W końcu drzwi jej sypialni otworzyły się i wyszła. Hamisz zamrugał na widok takiej odmiany. Teraz wyglądała bardziej zwyczajnie, wręcz pospolicie. Włosy były zebrane na czubku głowy w misternym uczesaniu z loków i zawijasów. Miała na sobie służbowy strój, duże poduszki w ramionach marynarki, bardzo krótką spódniczkę i białą jedwabną bluzkę przystrojoną wieloma złotymi łańcuszkami. Zrobiła mocny makijaż oczu, a usta pomalowała tak, by wyglądały na sporo pełniejsze. Szpilki uzupełniały całość. Zakręciła się przed nim. Czy wyglądam jak żona dilera narkotyków? Nie wiem, jak wygląda żona dilera, powiedział Hamisz, ale sądzę, że tak jak ty teraz. W porządku, zanieśmy wszystkie twoje rzeczy do samochodu. Mam dla ciebie dobre wieści. Przyznali nam dwóch goryli. Dlaczego? Ponieważ to wzmocni nasz wizerunek. Poza tym zapewni nam ochronę. Będą czekać na nas w hotelu. Hamisz był lekko poirytowany. Nie będą sami. Po drugie, bał się, że w tych mięśniakach każdy rozpozna, że to detektywi. Spakowali nowe rzeczy, po stare ktoś później przyjedzie. Wsiedli do Mercedesa i pojechali do hotelu Grand. Hamisz zapłacił kartą kredytową, lekko spłoszył się na widok ceny pokoju. Wydała mu się horrendalnie wysoka. Jednak Grand był pretensjonalnym hotelem. Okazało się, że zarezerwowano dla niej apartament. Do dyspozycji mieli salon z barkiem i telewizorem, ogromną sypialnię z łóżkiem dwuosobowym, z łazienką oraz mniejszą sypialnią obok. Tam będziesz spał, Oliwia wskazała małą sypialnię. A co sobie pomyśli obsługa hotelowa? Dziwne, że taki wpływowy mężczyzna jak ja nie śpi ze swoją żoną, pytał Hamisz. Spojrzała na niego i skrzywiła się. Cholera, chyba masz rację, ale trzymaj się z swojej strony łóżka. Tak, proszę pani. I przyzwyczaj się do nazywania mnie Oliwią. Zadzwonił telefon. Oliwia lekko drgnęła. W końcu też się denerwowała. Podniosła słuchawkę i po chwili powiedziała – pospieszcie się. Spojrzała na Hamisza. – To nasi ochroniarze. Przyjrzyjmy się im. Usłyszeli pukanie do drzwi. Do środka wyszło dwóch ogromnych mężczyzn. W tym momencie Hamisz zdał sobie sprawę, że wielu detektywów poza Sandersem właściwie wyglądało na oprychów. Trzeba było jedynie zmienić im ubrania. Ci tutaj mieli na sobie tradycyjne garnitury. Obaj byli bez krawata. Mieli martwe spojrzenie zatwardziałych przestępców. Wszyscy usiedli, przyglądali się sobie nawzajem. Nie jesteście z Glasgow? Stwierdziła Olivia. Nie, ze Scotland Yardu, z Wydziału Narkotykowego, oświadczył ten o ostrych rysach twarzy. Ja jestem detektyw Brompton, a to detektyw King. Muszę znać wasze imiona. Kevin i Barry. Dobrze. Jak zapewne was poinformowano, jestem detektyw Chatter.
Od teraz zwracajcie się do mnie pani George. To posterunkowy Hamish Macbeth, który występuje jako mój mąż, Hamish George. Jeszcze raz wszystko powtórzymy. Nowi ochroniarze słuchali obojętnie relacji Oliwii o tym, jak Hamish wplątał się w to wszystko. Ale od czasu do czasu to jeden, to drugi rzucał śmiertelnie poważne spojrzenie w stronę Hamisha, który wyczuł, że obaj traktują go jako nieprofesjonalnego głupka ze szkockich gór. Oliwia podsumowała. Spotkanie jest dzisiaj wieczorem u Lakiego o 10:00. Od tego momentu przyjmiemy sprawę. Hamish coraz bardziej się niepokoił. W operację wpakowano już sporo pieniędzy. A jeśli Angus i Bob okażą się zwykłymi ćpunami, przedstawią go jakiemuś przyjacielowi Lakiego, który wystąpi w roli barona narkotykowego tylko po to, żeby mogli dostać prowizję. Głos zabrał Kevin. Nie podoba mi się pomysł, żeby Hamish podszywał się pod znajomego Jimmy'ego White'a. W półświatku narkotykowym plotka roznosi się szybko. Źle się stanie, jak Jimmy oświadczy, że nawet o nim nie słyszał. Proponowałbym, żeby Hamish był szefem nowej grupy powiązanej z Starkey. Jeśli suma, którą zaproponował, okaże się wystarczającą, wówczas mogą połknąć przynętę. Pomysł ten omawiali we troje, jakby Hamisha w ogóle tam nie było. W końcu Hamish poczuł, że musi zaznaczyć swoją obecność. Czemu po prostu nie pozwoliliście mi zaimprowizować? Zapytał. Jesteś w tym dobry? Spytał Barry z powątpiewaniem. O, tak, powiedział Hamish przekonująco, chociaż tak naprawdę sam nie do końca był pewien. Sądzę, że to wszystko na dzisiaj, podsumowała Olivia. Lucky jest niedaleko stąd. Wyjedziemy z hotelu za 9:00. Po wyjściu ochroniarzy Olivia połączyła się z komendą główną policji, żeby zapytać, czy zrobili już nalot na dom Owenów i czy cokolwiek znaleziono. Wysłuchała uważnie, a potem rozłączyła się. Właśnie przeszukują dom i kościół Owenów. Będziemy musieli chwilę poczekać. Hamish wyciągnął jedną ze swoich książek i zaczął czytać. Olivia chodziła to w jedną, to w drugą stronę. Nie wiem, jak możesz być taki spokojny, wybuchła. Widzę to tak, powiedział Hamish, odkładając książkę. Nie możemy teraz nic z tym zrobić, więc wykorzystajmy ten czas tak, żeby odpocząć i rozluźnić się. Może masz rację, przytaknęła zdenerwowana. Powiem ci coś, uśmiechnął się Hamish. Pojedziemy tym olbrzymim samochodem na przejażdżkę. Jest wspaniały dzień. Pokażę ci okolicę. Wkrótce wyjechali ze Strainbay. Nigdy wcześniej nie miałem takiego samochodu, westchnął Hamish. Spójrz na te wszystkie gadżety. Gdzie jedziemy? Pomyślałem, że mogę pokazać ci lodziu. Rozpoznają cię. Mam pomysł. Hamish zawrócił. Pojechał z powrotem do miasta i zatrzymał się przed sklepem. Wszedł do środka, po chwili pojawił się z kapeluszem na głowie. Wsiadł do wozu i wyciągnął z kieszeni opływowe okulary i również je włożył. W ten sposób nikt nie rozpozna mnie w lodziu, oznajmił. Wyjechali z miasta. Kiedy dotrzemy do lodziu, chciałbym zabrać cię na spacer po okolicy, ale to wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. Sceneria jest niesamowita, stwierdziła Olivia. Taka dzika, taka barbarzyńska. Czasami zimą potrafi być bardzo ponuro, opowiadał Hamish. Ale krajobraz nigdy nie jest taki sam. Zmieniające się światło zmienia perspektywę, więc góry nigdy nie wyglądają tak samo. Tak dużo fioletowych wrzosów, szepnęła Olivia. Wrzosy rosną też w górach nad jeziorem Lomond. Ale nie takie. Całe mile fioletowych kwiatów i ten żółty janowiec. Tyle kolorów. Wygodny, bezpieczny samochód miękko sunął w kierunku lochtiu. Szkoda, że nie jadę teraz do domu, westchnął Hamish z powrotem na posterunek policji. Olivia przyjrzała mu się zaciekawiona. Naprawdę kochasz to miejsce, prawda? Tak, przez większość czasu jestem tu szczęśliwy, powiedział Hamish, z wyjątkiem chwil, kiedy pakuję się w coś tak głupiego jak teraz.